Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, żyjemy krajową polityką, ale ta krajowa polityka splata się z kwestiami związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i organów Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z funkcjonowaniem Komisji Europejskiej. Czy spór z Brukselą się opłaca? To jest nasze pytanie w tej odsłonie. Razem z Państwem, razem ze mną są Jakub Pacan, tygodnik Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Wojciech Biedroń, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl, dobrze Państwu znany również z telewizji w Polsce.pl. Panowie, to jak będzie z tą Brukselą? Jak będzie z tymi kontaktami na linii Warszawa-Bruksela? I wreszcie, co dają te spory rządzącym? Bo może mówimy o olbrzymim kłopocie, może mówimy o pieniądzach, które będą lub ich nie będzie, no ale może jednak zaognianie tego sporu, podkreślanie tego, że Bruksela nas atakuje, że jesteśmy pod pręgierzem, będzie podbijało słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy taki scenariusz również jest możliwy? No, sondaże wskazują na to, że Zjednoczona Prawica nie ma większych powodów do zmartwień, przynajmniej jeśli chodzi o fotel lidera. Może to też zasługa tego konfliktu z Brukselą. Moje pytanie kieruję na początek do Jakuba Pacana. Być może tak jest, jak mówi pan redaktor, że ten spór z Brukselą i coraz bardziej absurdalne zarzuty, albo na pewno nie wysuwanie zarzutów, tylko przesyłanie komisji, jak to było miejsce wczoraj i członkowie tej komisji spotkali się z Rafałem Trzaskowskim, że to może, bo przecież Polacy nie są głupi i widzą, co się dzieje, i to może przestraszać punkty w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast też wydaje mi się, że znaczy ja jak oglądam teraz to, co się dzieje, to też mi jakieś to poirytowanie, które nie dotyka, jak patrzę na to, co się dzieje wokół tej wypłaty pieniędzy z funduszem i ruszeniem KPO, to jak kiedy to obserwuję, to mi się przypomina, że oni wytworzą olbrzymie pozycja. Jest to taka sama spełniająca się proroctwo, bo mówili, to było oczywiście czyste absurdy, że Polska chce wystąpić z Unii Europejskiej, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jakiś pogodzający Brexit się szykuje. Natomiast my, jak obserwujemy to, co robią inni urzędnicy, co robią ludzie pokroju pani Wery Jurowej, no to pytamy się, chyba zasadnie się pytamy w Polsce, to kiedy Unia? Jak długo jeszcze Unia? Jaka Unia? Bo no to jest strzał w stopę i to jest strzał w stopę przede wszystkim Unii. Natomiast coś, co mnie jeszcze bardziej smuci, to to, że jak się słucha polityków opozycji, to no oni absolutnie mówią, że takie specjalne komisje, które są nasyłane, sprawdzające, że no są jak najbardziej na miejscu, bo nie pomnę nazwiska tego senatora, którego dzisiaj słyszałem w mediach, dlatego że tam jest z praworządnością wszystko w porządku, tam wszystko dobrze działa, a u nas nie. Więc trzeba tego rządu cały czas pilnować i należy cały czas ten rząd właściwie posponować. Niestety tak jak na początku wielu publicystów, szczególnie tych konserwatywnych, to przewidywało, ja też, może nie chcieliśmy tego mówić wprost, że może tak być, że tych pieniędzy po prostu nie będzie, bo taki będzie kapes Unii, bo też jest to uwarunkowane różnymi zmiennymi też międzynarodowymi i no, ta groźba staje się coraz bardziej realna, tylko że no, wtedy pytanie, co dalej z Unią Europejską i jak ma wyglądać nasze funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej. Te pytania oczywiście cały czas nam towarzyszą. Właśnie, Wojtku, czy te słabości Unii Europejskiej, które każdy widzi, o których każdy mówi i nawet nie musi być jakimś prawicowym radykałem, politykiem lub publicystą, tylko po prostu widzi pewne mechanizmy, które dzieją się w Brukseli i Strasburgu. Czy ta słaba Unia, która jest w konflikcie z Polską, zwłaszcza w obliczu widma wojny, nie jest przypadkiem atutem dla Prawa i Sprawiedliwości, które może mówić, patrzcie, te mechanizmy nie funkcjonują, te organy funkcjonują niewłaściwie, nie sprawdziły się w obliczu zagrożenia wojny, kryzysu energetycznego, a my jesteśmy z nimi w sporze, my mówiliśmy, my przestrzegaliśmy na przykład przed Rosją. Nie, to niestety nie jest interes dla nikogo, znaczy krótkofalowo tak jak mówisz, te 36-38% poparcia dla
dla PiSu może usypiać nieco to, no, ale też pamiętajmy, że jesteśmy przed jesienią i przed zimą, gdzie może dojść do załamania energetycznego, i to nie tylko w Polsce, ale, ale w Polsce też się musimy z tym liczyć. A tutaj rząd próbuje łatać tę dziurę na ile może, choć już widzimy, że może to być niewystarczające. Z drugiej strony słaba Unia, no może i słaba Unia, ale o to ona trzyma kasę, bo w tym momencie, a właściwie to ona trzyma pożyczkę, którą żyrujemy. Trzy magiczne litery cały czas funkcjonują, KPO. I mamy KPO, bo Polska się na to po prostu zgodziła, i dzisiaj ta sytuacja jest trudna. Bardzo się cieszę, że nasi widzowie i my widzimy prezydenta Andrzeja Dudę i panią von der Leyen razem z panem premierem, bo myśmy, ta historia zaczęła się od nieprawdopodobnego upokorzenia. To prezydent Andrzej Duda jeździł do Komisji Europejskiej, przekonywał do swojego projektu zmian w Sądzie Najwyższym, likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Wszystko było w porządku. Pan prezydent dla dobra pewnego, dla dobra KPO, może w ten sposób, zszedł piętro niżej niż powinien, bo takie wizyty są z premierami, a nie z głowami państw. To jest bardzo, bardzo istotne. A po czym wszystko było w porządku, pani Ursula von der Leyen, mówiła o tym dzisiaj Ola Jakubowska u mnie w programie, podskakiwała z radości, jaki to wspaniały projekt, tylko po to, żebyśmy się dowiedzieli potem, że ten projekt jest niewystarczający. Więc my siadamy do stołu niestety z oszustami, i oni grają niestety znaczonymi kartami. Nie opłaca się moim zdaniem długofalowo to PiS-owi, opłaca się Solidarnej Polsce. Są wewnętrzne sondaże, które z 1% poparcia skoczyły na 3 Solidarnej Polski, i wiem, że są to sondaże przygotowywane bardzo porządnie. To oczywiście jest ciągle granica błędu, nie miejmy złudzeń, ale widzę, że generalnie ta linia, i dlatego tą linią idzie tak bardzo mocno Solidarna Polska. Możemy dyskutować, czy ta linia jest właściwa, czy nie, czy ona rozbija i na ile rozbija Zjednoczoną Prawicę, nieistotne, ale pieniądze są Polsce potrzebne, i paradoksalnie Unii jest potrzebne przekazanie tych pieniędzy Polsce, tak, żeby nie było tej gigantycznej różnicy ciągle w kwestiach rozwojowych, w kwestiach inwestycyjnych. Tylko w moim przekonaniu tych pieniędzy nie będzie. Znaczy na pewno nie wszystkie i na pewno nie tak, jakbyśmy chcieli, bo komisja będzie chciała tymi pieniędzmi grać wewnętrzną politykę polską, osłabić Prawo i Sprawiedliwość i wesprzeć Donalda Tuska, co przecież Ursula von der Leyen nie kryje, bo na spotkaniu publicznie cieszyła się, że następnym razem, jak się spotkają z Donaldem Tuskiem, to będzie już premierem Polski, więc... Życzenie szefowej KM może się okazać rozkazem, no i stąd właśnie to przykręcanie kurka z pieniędzmi, jak rozumiem, taka jest twoja optyka. Moja, tak, tej sytuacji. Tak. Uważam, że dostaniemy jakieś ochłapy, a otworzy się korytarz, jeśli zaznaczam, opozycja wygra wybory. A co do właśnie pieniędzy z Unii Europejskiej, w ogóle kontaktów z Unią Europejską, z Brukselą, z Komisją Europejską, to też to jest temat, który nie spada i z czołówek gazet, i z pulpitów czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesa tej formacji Jarosława Kaczyńskiego, bo właśnie do tej sprawy odnosił się lider partii rządzącej, i teraz poprosimy właśnie o jego wypowiedź. Mówię tutaj w tej chwili swoje indywidualne zdanie, bo decyzji partyjnej nie ma, ale to zdanie jest krótkie. No koniec tego dobrego. Myśmy naprawdę wykazali tutaj... Myśmy, proszę państwa, wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Żadnych. Tyle prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dość tego dobrego, to już wystarczy. A co na ten temat mówił inny ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, szef polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki? Poprosimy również o tę wypowiedź. Jakbym miał krótko odpowiedzieć, to bym powiedział, też tak uważam. Oczywiście, że dosyć tego, ale rzeczywistość nas otaczająca jest skomplikowana i często trzeba wchodzić w różnego rodzaju dialogi, rozmowy, prawda, dyskusje, i bardzo bym marzył o tym, żebyśmy mieli jak najmniejszą zależność od Unii Europejskiej, ale wchodząc do Unii Europejskiej pewne zależności się pojawiły, pewne korzyści też się pojawiły. Dwugłos Prawa i Sprawiedliwości, no a może różnica co do pewnych metod, bo cel pozostaje ten sam. To już moje pytanie do Jakuba Pacana. Jak należy patrzeć na te różnice zdań, jakie pojawiły się w łonie partii rządzącej? Ja myślę, że po prostu obu politykom w różnym stopniu puściły nerwy. Nie pochowały nerwy, natomiast to jest też
to jest ważne zagadnienie i z tych setek, które oglądaliśmy, bo to jest tak, że my sobie tutaj w Polsce to tłumaczymy, że my mamy moralną rację i prawną, bo mamy tą rację, tylko że to jest przekonywanie przekonanych, a ciągle nie budujemy sobie swoich aktywów w Europie. I to jest też trochę te słabe punkty, nie tylko polskiej prawicy, że podchodzi sceptycznie do Unii Europejskiej, ale mówię w kwestii ideowej, okej, okay, natomiast sceptycznie też, jeżeli chodzi o wiarę w zmiany tamtego głowy. Jest teraz akurat w Niemczech przewodniczący CDU Friedrich Merz, tym bardziej proatlantycki, bardziej proamerykański. Są środowiska, które są w ramach w Niemczech, na przykład, które są Polen Presztejer, tak, są Rusland Presztejer. Oczywiście są to niszowe środowiska, oczywiście nie zmieniły myślenia czołowych polityków niemieckich o Polsce. Natomiast gdzie się tylko da, uważam, że powinniśmy szukać swoich aktywów i przeciągać nas na nasz punkt widzenia, czy tłumaczyć nasz punkt widzenia tym politykom, którzy chcą tego słuchać również w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach europejskich. No bo no teraz już widać dobitnie, że nie da się w Unii Europejskiej obok Unii albo poza Unią Europejską. Więc tutaj potrzebna by też była o wiele większa aktywność. Właśnie ta rozmawianie z politykami europejskimi, czy ze środowiskami w Europie, które rozumieją Polskę, może nawet często tego nie wyrażają wprost. A jeszcze chciałbym wrócić do tej wizyty, która mi trochę nie daje spokoju, tej komisji nadzwyczajnej, która u nas bawi. Kiedyś usłyszałem od pewnego eksperta, że Putin zarządza, sposób zarządzania Rosją to jest administracyjny chaos. Ja widzę, że tak nie jest teraz w sensie zarządzania. To jest po prostu administracyjny chaos. Nie wiadomo, czego się spodziewać, z której strony, kiedy, traktaty swoje, decyzje Unii Europejskiej swoje. Funkcjonowanie w takim organizmie robi się coraz bardziej trudne. Ale to też wiąże się z tym, o czym mówiłem wcześniej. Skoro tak jest, no to szukajmy sobie przychylność do tych środowisk, no właśnie w jądrze tego centrum decyzyjnego. Sytuacja jest trudna, widać wyraźnie, że nie ma tutaj chemii, ale nie ma też chemii, bo są konkretne spory o konkretne rozwiązania, spory o konkretne pieniądze, ale jak patrzeć na spór, różnice zdań w łonie partii rządzącej? No, Jarosław Kaczyński mówi w takim wiecowym anturażu, że dość, koniec, już wystarczy, nie ma już tego dobrego. Z drugiej strony premier Mateusz Morawiecki no mówi, nie, no słuchajcie, trzeba rozmawiać, chociaż też taki anturaż wie spotkanie z mieszkańcami, spotkanie w terenie, tak, jak chciało, należy nie? Tu patrzeć na to, prawda? No właśnie. Nie, znaczy my mamy do czynienia z pewną konsekwencją, znaczy to premier Mateusz Morawiecki, trzeba to powiedzieć sobie szczerze, od 2 lat co najmniej był za tym, za kompromisem z Unią Europejską, był za tym, żeby te spory załatwiać polubownie, żeby rozmawiać, bo też na stole zobaczył konkretne pieniądze. I tu się nie ma co dziwić, że premier, który jest od tego, żeby zdobywać pieniądze i od tego, żeby tych pieniędzy starczył, jak zobaczył sporą kwotę, to się na pewne rzeczy zgodził, mówmy sobie wprost. To natomiast jeszcze raz powtarzam, że siadł do stołu z Schulerami, ma swoje konsekwencje. Dlatego dzisiaj Jarosław Kaczyński może powiedzieć i tupnąć nogą, a premier Morawiecki no nie może powiedzieć, że Jarosław Kaczyński ma w 100% rację, choć to powiedział. Był pytany przez dziennikarza o te cytaty i powiedział, no ale prezes ma rację. No dlatego, że potem, po tym, że jak prezes ma rację, to potem trzeba było ludziom wytłumaczyć, o co chodzi. Premier Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia, to znaczy on w tym momencie jest twarzą tego niestety nieudanego porozumienia z Komisją Europejską i musi tych celów swoich, które sobie założył, bronić. No ale z drugiej strony premier Morawiecki może powiedzieć, że nieudana to była reforma wymiaru sprawiedliwości i dzisiaj płacimy za to cenę. I powiedział to premier Mateusz Morawiecki. No to mu prezes, przepraszam, no to mu Zbigniew Ziobro odpowiedział w takiej czy innej formie, wtedy czy kiedy indziej, że zasadniczo gdyby nie prezydent Duda i jego weta, to już byśmy byli gdzie indziej, a zasadniczo to pan premier się na wszystko zgadzał i pan Buda się na wszystko zgadza, no więc mamy to, co mamy. To jest konflikt w łonie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, który jest moim zdaniem bardzo naturalny, bo on wynika z 2 kompletnie różnych filozofii. I problem polega na tym, w moim przekonaniu, że ludziom Solidarnej Polski brakuje tego pragmatyzmu, który często prezentuje premier.
premier, a z kolei o otoczeniu premiera brakuje takiej zawziętości, większego tego genu, takiej genu szabli, jak ja to mówię, w który widzimy w, po stronie Zbigniewa Ziobro, i to jest problem nie do rozwiązania. Znaczy ta kohabitacja musi trwać, a ona będzie trwała co najmniej do wyborów. Tylko szaleniec zmieniałby dzisiaj premiera i tylko szaleniec zrywałby całkowicie rozmowy z Unią Europejską. Zresztą Roma Lokuta, causa finita, Jarosław Kaczyński już stwierdził w jednym z wywiadów, że premier Mateusz Morawiecki zostaje na stanowisku. Jakub Pacan, tygodnik Solidarność, i Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, tygodnik Telewizja w Polsce.pl, byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie panom dziękuję. Dziękuję również państwu i do następnego spotkania.